Cześć, tu Sylwia z bloga Bambusowy Sen ze sklepu Aza Palmy. Dzisiaj się wzięliśmy ostro za robotę i wykopujemy tego bambusa drzewiastego. Będziemy go po prostu uwalniać. Jak widzicie, on już tyle, ile miał miejsca w tej barierze korzeniowej, wszystko to już zajął. O, tu nawet widać, jak on wybrzuszył się tam na dole i się gniecie w tej barierze korzeniowej. Dlatego chcemy mu dać więcej miejsca. To był też taki nie najlepszy pomysł, żeby mu tylko tyle tej bariery korzeniowej zostawić. Jeśli macie właśnie ochotę posadzić sobie bambus drzewiasty w ogrodzie, to dobrze przeznaczyć mu jak najwięcej miejsca. Tyle, ile możecie. Przynajmniej 1,5 metra na 1,5 metra bym powiedziała. Najlepiej jeszcze więcej. Jak widzicie, on tutaj nie ma jakichś strasznie grubych pędów. No i to też dlatego, że nie ma tak dużo miejsca, żeby się dobrze ukorzenić, wzmocnić, rosnąć. Wygląda fajnie, ale może wyglądać jeszcze lepiej. Dlatego my go dzisiaj będziemy wykopywać i damy mu nowe miejsce.